Witamy Państwa serdecznie w programie z cyklu Przesłuchanie. Dzisiaj gościmy w naszym studiu wójta gminy Kościerzyna, pana Grzegorza Piechowskiego. Witam dzień dobry, witam wszystkich. Adam Plutowski, Dziennik Bałtycki, Gryf Kościerski, tradycyjnie. Telewizja Kaszuba i Krzysztof Węcki. Witam Państwa. Witamy. Panie wójcie, witamy serdecznie. Pierwsze pytanie. Jak było z tą drogą w Wielkim Klinczu? Były zarzuty na ostatniej sesji. Znaczy, jej jeszcze nie ma, ale, nie ma, no, ale, jest projekt. Jest projekt budowy. Były zarzuty, że miał pan się dorzucić w większej kwocie. Ostatecznie zostało to na kwocie 250 tysięcy. Może pan rozwiać te wątpliwości, jak faktycznie przebiegały te ustalenia ze starostą? Znaczy, one przebiegały moim zdaniem w sposób taki, jakim powinny przebiegać. Pan starosta zwrócił się z propozycją, abyśmy byli partnerem przy tej inwestycji i myśmy od razu pozytywnie odpowiedzieli. Ja zwróciłem się do Rady o to, żeby zabezpieczyć środki, które wspólnie ustaliliśmy. To jest kwota 250 tysięcy na realizację tego projektu. Ta kwota jest wpisana. I od początku była mowa o tej kwocie. Tak. Znaczy od początku oczywiście starostwo i pan starosta mówił o tym, żebyśmy się zastanowili, czy nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty. Jakiś czas temu wystosował w tej sprawie jeszcze pismo. Ja odpowiedziałem i nadal tak mówię, że zwrócę się do Rady z ewentualną propozycją zwiększenia tych środków w przyszłym roku. Natomiast no, na tym etapie po prostu my tych pieniędzy nie mamy. Ale czy jest taka wola i Pana jako wójta i Rady, żeby dołożyć się w takim wymiarze i tą drogę budować? Znaczy, no, mnie o tyle jest trudno, że ja mieszkam w Wielkim Klinczu, tak? I żeby nie było zarzutów, że ja tutaj... Buduje pan drogę do siebie. Tak, buduje drogę do siebie, ta droga... No, ale to nie tylko pan, to w Klinczu, niech pan powie, to jest... Największa... Ile ludzi mieszka w samym Klinczu? No, to jest miejscowość ponad 2000 mieszkańców. Ponad 2000, natomiast no właśnie. Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, że ta droga, ona służy wielu przedsiębiorcom w miejscowości Wielki Klincz. Jeżeli chodzi o duże, tak, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, jest ich ponad 150 sztuk, więc one codziennie przemieszczają się różnymi drogami, również tą drogą. I jak mówi się o tej kwocie, że ona jest wysoka, to ja bym zwrócił uwagę, że ta droga ma być budowana właśnie z myślą też o tym ciężkim transporcie i ona musi być zbudowana na tej zasadzie, że, znaczy musi, powinna być zbudowana na tej zasadzie również z wymianą gruntu, tak żeby ten grunt był przygotowany do tego, żeby i nawierzchnia asfaltowa, żeby była przygotowana do tego, żeby tego typu ciężkie samochody mogły się poruszać. A stąd taka wysoka kwota? No tak, bo to mówi się o kwocie tam 12,5 miliona złotych. Czy 12,5 miliona dokładnie, natomiast to jest oczywiście kwota kosztorysowa. Ten projekt ma być realizowany w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Ja mogę powiedzieć, mam taką nadzieję, i to chyba wszyscy mamy taką nadzieję, że ostateczna kwota będzie niższa, dlatego że no, praktyka pokazuje, że dzisiaj kwoty, które wynikają z przetargu, są często znacząco niższe od tych kwot kosztorysowych. Nawiązał Pan do tych kwot, bo gmina Kościerzyna też jest na etapie rozstrzygania przetargu o też związaną z przebudową drogi w Ubianie. Tak, tak. To jest ten projekt Schetynówki. Zresztą pierwszy projekt realizowany na terenie gminy Kościerzyna. My się cieszymy z tego powodu, nie tylko, że jest pierwszy, ale też z tego powodu, że zrobimy drogę, ten skrót naprzeciw wjazdu do Garczyna, ten skrót w kierunku Ubiany. Obok drogi o szerokości 5,5 metra będzie na całej długości przebiegała ścieżka rowerowa. To może połączyć tak w przyszłości również Lipusz przez Lubianę, Garczyn do Kościerzyny, także no, też element turystyczny. Ale nawiązując właśnie do przetargu, to jak tam ta rozpiętość cenowa wygląda? To znaczy tak, no, kosztorysowo ten projekt opiewał na kwotę ponad 2,5 miliona złotych. Dzisiaj wiemy, że jest 11 ofert i one są no, w rozpiętości powiedzmy 1,330 do 1,800 tysięcy złotych. Dzisiaj jesteśmy na etapie sprawdzania dokumentów formalnych i będziemy podejmować decyzję o rozstrzygnięciu przetargu. Kiedy może dojść do rozpoczęcia prac? Przed wakacjami? Tak, mam taką nadzieję. A inne planowane w tym roku też remonty dróg w gminie odbędą się? No bo później jednak stan dróg wszędzie, nie tylko w gminie. I tych asfaltowych i gruntowych pewnie to znaczy, wygląda. Najtrudniejsza sytuacja niestety u nas jest z drogami gruntowymi, których stan po zimie jest naprawdę bardzo trudny. Mogę powiedzieć tylko tyle, że ja zwróciłem się do Rady i Rada to zaakceptowała, że zwiększyliśmy budżet na remonty tych dróg o kolejne 300 tysięcy złotych, czyli przeznaczymy na nie 0,5 miliona złotych. Ogólnie w całej
całej puli, mówi Pan, to jest 300 tysięcy, czy tylko na te gruntowe zwiększenia? Nie, całej puli to jest pół miliona złotych. Pół miliona zwiększenia. Tak. Nie, nie, 300 tysięcy zwiększenia, mieliśmy 200 tysięcy zaplanowane, więc to jest pół miliona złotych na drogi gruntowe. No takich pieniędzy jeszcze nie wydawaliśmy na remonty dróg. A jak wygląda remont takiej drogi? To się wyrównuje tylko? To znaczy, to nie, no, to jest wyrównarka, jest walec, ale jest też skliniec, tak, do utwardzenia, tam gdzie jest taka potrzeba. No dzisiaj jest taki problem, że na szczęście mamy coraz cieplej i ta ziemia odtaje, ale była sytuacja tak, kiedy po zimie zaczęło szybko tajać, natomiast warstwa zewnętrzna, znaczy wewnętrzna była ciągle zmarznięta, pod spodem było zmarznięte i powstała taka breja. No niestety to pamiętamy, że w tym roku chyba 2 czy 3 razy była zamarzała i to niestety powodowało, że stan tych dróg jest no, taki, jaki jest. Ale tak jak mówię, no, pracujemy, mamy nadzieję, że w przeciągu miesiąca miesiąca najbliższego uporamy się z tymi największymi problemami. Jesteśmy po wyborach w sołectwach gminnych. Jak Pan skomentował te wybory pod kątem takim, że większość sołtysów dotychczasowych została wybranych na powtórne kadencje? Czy to... Znaczy, ja myślę, że to świadczy o tym, że praca została pozytywnie oceniona. Rzeczywiście było tak, że w 21 sołectwach wybory się nie odbyły, dlatego że był jeden kandydat, a zgodnie ze statutem jak jest jeden kandydat, no to on z automatu staje się sołtysem. A nie jest tak, że ma dużo obowiązków taki sołtys i po prostu nie było chętnych, żeby podjąć tej pracy, bo jednak wynagrodzenie że może, za tą może, pracę może też, ludzie, nie wiem, boją się niektórzy podjąć tej społecznej takiej roboty. Na pewno nie jest to łatwa rola, dlatego że ona jednak ona wymaga swojej wioski. Tak, ona wymaga rzetelnego i sporego zaangażowania, codziennego zaangażowania. Pewno dla osób aktywnie zawodowo to jest dosyć trudne, tak, łączyć tą funkcję społeczną z funkcją zawodową. A generalnie no, też jest taki chyba kłopot polegający na tym, że jakby do tej aktywności społecznej no, zbyt wielu osób się nie gada. Bo to w większości są wieloletni sołtysi, tak, którzy w gminach. Tak. Znaczy z jednej strony to powinno cieszyć, tak, bo to oznacza, że to są ludzie doświadczeni, mający duży bagaż doświadczeń, które są w stanie przełożyć na codzienną pracę. Natomiast no, też i z drugiej strony powinniśmy się wszyscy zastanowić, co zrobić, żeby bardziej uaktywnić tę naszą lokalną społeczność. Nie chodzi o to, żeby stwarzać sobie konkurencję, chociaż konkurencja jest rzeczą naturalną, ale właśnie stwarzać sytuację, w której więcej ludzi będzie zaangażowanych w pracę na rzecz swojej... Może jeszcze... A jakie wynagrodzenie dostaną? Może jeszcze więcej pomysłów. Sołectwo, wielkości... To nie jest wynagrodzenie, to jest dieta, chyba, nie? W ogóle. Dieta to jest 300 zł miesięcznie, tak? Czyli groszowe wynagrodzenia. Takie powiedzmy na przejazdy, żeby... No tak, tak. Jak to się mówi, postawić orężadę podczas czynu społecznego. To, to jest jednak praca społeczna, tak miała zawsze charakter. Oczywiście. Ale panie wójcie, ja chcę nawiązać do jednego wątku. Zebranie wiejskie w Ubianie. Tam się pojawił taki wątek tego, że przychodnia prowadzona przez kościelski ENZOS nie działa prawidłowo. Tak. Więc jakby pan to skomentował? Znaczy ja wiedząc o tym, że ta sytuacja narasta od już jakiegoś czasu, znaczy narasta tego rodzaju konflikt, zaprosiłem na to spotkanie również dyrektora ENZOS-u, czyli pana Piotra Słomińskiego. Wcześniej rozmawiałem z panią prezes, panią Wawrzyniak i na tym spotkaniu rzeczywiście jeden z punktów ważnych dla mieszkańców była kwestia związana z funkcjonowaniem ENZOS-u. Pani prezes opowiedziała o całej sytuacji, tak jak ona to widzi, poinformowała o tym, że ona podjęła decyzję o wypowiedzeniu umowy. Były głosy mieszkańców, które podkreślały no, problemy chociażby z tym, że jest kłopot z rejestracją, że są kłopoty z dostaniem się do konkretnych lekarzy. Na to odpowiedział pan prezes Słomiński. Ja powiem tylko tak, ja oczywiście nie chciałbym wchodzić w ten konflikt, bo ja dopiero od niedawna wiem o nim. Natomiast no,
to, co jest moją troską, to jest to, żeby Lubiana pozostała miejscem, gdzie jest możliwość codziennego kontaktu z lekarzem. To największa społeczność gminy Kościerzyna, tak, prawda? To jest raz, że największa społeczność, a poza tym jeszcze zakład. I ale z tego, co mi wiadomo, ENZOS tak naprawdę te obiekty miał tam za symboliczną złotówkę od zakładów, prawda? Więc tak. Można powiedzieć, zakłady skłoniły się ku temu, damy obiekt, niech będzie przychodnia, niech będzie ta dostępność dla pracowników, dla mieszkańców Lubiany, a stało się coś innego, bo problem chyba jest z tym, że to co o czym pan wspomniał, że ta dostępność do lekarza, ona tam w jakimś stopniu została ograniczona do, nie wiem, jednego czy dwóch dni, tak, w tygodniu. Znaczy, no mówię, no tak to zostało przedstawione, że jest kłopot z tą dostępnością i to jest na pewno duży problem dla mieszkańców i on powinien zostać rozwiązany. Myśli pan, że jest szansa, żeby to naprawić? Z tego, co mówiła pani prezes, to nawet temat z ENZOS-em z Kościerzyna nie jest tematem zamkniętym. Tak? Jeżeli ENZOS z Kościerzyna zaproponuje takie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące i dla społeczności lokalnej, czyli miejscowości Lubiany, ale również dla pracowników Lubiany, to pani prezes powiedziała, że temat nie jest zamknięty, natomiast pani prezes też podkreśliła jedną rzecz, że rozmawia z innymi podmiotami, które byłyby ewentualnie zainteresowane prowadzeniem tej przychodni. Tak? Panie wójcie, od 1 lipca wchodzi nowa ustawa śmieciowa na terenie w zasadzie całego kraju. W cudzysłowie śmieciowa, nie? Bo wszyscy tak mówią śmieciowa, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, zagospodarowanie tak odpadów. Jak wygląda ten temat na terenie gminy? Jak będzie wyglądał? Czy wzrosną stawki za śmieci? Znaczy ja powiem tak, no, rzeczywiście to jest dosyć duża zmiana, tak? Bo od 1 lipca jakby operatorem odpowiedzialnym za to, co się stanie ze śmieciami, już od tego momentu, że po pierwsze trzeba zapewnić odpowiedni stopień segregacji, trzeba zapewnić... Będzie narzucony, czy do wyboru będzie? Będzie do wyboru. Mhm. Trzeba zapewnić kosze, trzeba zapewnić, że ktoś to będzie odbierał. Za to wszystko jest odpowiedzialna gmina. My wspólnie z innymi gminami powiatu kościerskiego i powiatu starogardzkiego oraz jedną gminą powiatu gdańskiego, czyli gminą Przywic, utworzyliśmy Związek Gmin Wieżyca. Podstawową ideą związaną z tworzeniem tego związku, jeżeli chodzi o gminy powiatu kościerskiego, było to, aby zabezpieczyć mieszkańców przed skutkami ewentualnej podwyżki. Jak panowie wiecie, pewno jak nasi słuchacze też, telewidzowie wiedzą, to zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego te nasze gminy zostały przyporządkowane do regionu południowego. Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami na terenie województwa, regionu południowego związanego z główną instalacją w Starym Lesie. No, w związku z tym chociażby z racji odległości do Gostomia i do Starego Lasu, z racji kosztów transportu każdy mógł przewidywać ewentualny wzrost kosztów związanych z odbiorem śmieci. Staraliśmy się, aby do tego nie dopuścić i w związku z tym, mówię, z jednej strony utworzenie Związku Gmin Wieżyca, a z drugiej strony przystąpienie do spółki Stary Las, która zarządza dzisiaj już otwartym, funkcjonującym wysypiskiem śmieci w Starym Lesie. My nie mamy tam jakichś znaczących udziałów, ale jednak jakiś wpływ mamy na to, co tam się dzieje, jak są kształtowane ceny odpadów na bramie. Ważne jest to, że członkami spółki Stary Las i członkami Związku Gminy Wieżyca właściwie są te same podmioty, te same samorządy, czyli jakby próbujemy ważyć z jednej strony interes spółki, a z drugiej strony interes Związku Gminy Wieżyca, czyli interes naszych mieszkańców. Interes mieszkańców. A czy to też wpłynęło na to, że te stawki, że tak powiem, wśród samorządów, akcjonariuszy spółki są podobne, na podobnym poziomie? One są identyczne. Identyczne. Są identyczne. Tak samo jak w Kościerzynie. Tak. A więc tak? Gmina Kościerzyna, gmina Nowa Lipusz. Karczma, gmina tak. Lipusz. Czyli niezależnie od tego, gdzie kto mieszka, jak blisko czy jak daleko mieszka od Starego Lasu, to w ramach Związku Gmin Wieżyca wszyscy będą płacić ustalone jednakowe stawki. To jaka stawka w tej chwili? No, w zależności od tego, jaki jest system, tak? Bo mieszkańcy wkrótce otrzymają deklarację i w tej deklaracji na terenach zamieszkałych zadeklarują, czy chcą zbierać selektywnie, czy chcą zbierać. No to porównajmy dla selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwie, nie wiem, dwuosobowym, tak? Teraz mamy gospodarstwo zostało podzielone na dwie grupy. Gospodarstwo jednoosobowe i gospodarstwo rodzinne. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego, w przypadku zbiórki selektywnej, to opłata będzie miesięcznie wynosiła 21,50. Czyli jest to mniej niż do tej pory było? No tak, dlatego, że dzisiaj nie ma takiego podziału.
przypadku gospodarstwa rodzinnego jest to 44 zł, czyli też nieznacznie mniej, bo średnio u nas chyba płaci się 46 zł od gospodarstwa. No w związku przy, z tym, przy tej zbiórce selektywnej, tak, przy zbiórce selektywnej. Segregowaniu tych naszych śmieci domowych. Tak. Natomiast sytuacja jest inna w zabudowie wielorodzinnej, czyli w spółdzielniach, w wspólnotach mieszkaniowych. Tam na skutek próśb i działań zarządców tych wspólnot, spółdzielni, została podjęta decyzja przez związek, że tam będzie odpłatność od liczby osób. A jak przedsiębiorcy mają płacić? Czy to też już zostało ustalone? Tak, przedsiębiorcy też jest, bo to przedsiębiorcy będą płacić w relacji tak zwanych niezabudowanych posesji, tak? I w przypadku tych niezabudowanych posesji również otrzymają deklarację i sami zadeklarują, jakiej wielkości chcą kosze i w jaki sposób chcą zbierać. Czy też selektywnie, czy nieselektywnie, bo istnieje oczywiście możliwość zbierania do jednego kosza, wtedy ta stawka będzie znacząco wyższa. A Pana zdaniem, czy ta nowa ustawa ograniczy ilość wyrzuconych śmieci do lasów, do rowów? No, obawiam się, że niekoniecznie. Znaczy, powiem zaraz dlaczego. Dlatego, że, a jest duży problem na terenie gminy? No, my mamy duży problem, głównie tu nie mam na myśli terenów zamieszkałych, tak, ale właśnie terenów niezamieszkałych, jeżeli chodzi o na przykład letniska, tak, czyli działki letniskowe. My ich mamy 1400. I tutaj niestety moim zdaniem ustawodawca nie zaproponował rozwiązań dobrych. Ale to działanie, ta ustawa obejmie też właścicieli działek letniskowych. Tak, ale ona będzie polegała... A więc załóżmy, ja mam, nie wiem, działkę letniskową z domkiem, to będę tak samo traktowany jak ten mieszkaniec, który mieszka w domu na terenie gminy. Nie tak. Znaczy z jednej strony tak samo, a z drugiej nie. Dlatego, że każdy z nas złoży deklarację i również... Aha, więc tutaj będzie... I również mieszkaniec działki letniskowej złoży deklarację. Tą podstawą będzie deklaracja, tak? W której to deklaracji zapisze, jakiej wielkości chce mieć kosze, czy też selektywnie, czy nie selektywnie. A jest minimalny, jakiś narzucony rozmiar tego kosza? Tak, może być worek o pojemności 60 litrów. To jest minimum. Tak, kosz jest 120-litrowy, najmniejszy. Ale on musi jeszcze zadeklarować, że on te śmieci produkuje, że on tam przebywa. I to jest największy problem, tak? Bo jak w przypadku jeśli będzie pusta działka, tak? No właśnie. No tak, to wtedy... obligatoryjnie jest tak, że musi wybrać jakiś tam rodzaj tego śmietnika. On deklaracja. Musi zadeklarować i na podstawie tej deklaracji, jeżeli zadeklaruje, że na przykład od 1 kwietnia do 31 października przebywa, to oczywiście w tym czasie będzie od niego zbiórka śmieci z koszy, którą sam zadeklaruje. Czy to będzie worek 60-litrowy, czy kosze 120-litrowe, czy selektywnie, czy nieselektywnie zbiera. Te deklaracje? No tak, na pewno będą one weryfikowane. Znaczy to będzie związek, bo mówię, to już jest, ta deklaracja będzie do związku składana, ale na pewno trzeba będzie to weryfikować, trzeba będzie sprawdzać. Natomiast... Ale tą sprawdza? Czy kontrolą zajmie się właśnie związek, czy samorząd? Właściwie no dzisiaj powinien to robić związek, tak? Związek. Ale bo samorząd ceduje te wszystkie kwestie na związek. My zwracamy się do parlamentu. Na pewno związek tutaj też podejmie jeszcze stosowne, nie wiem, czy uchwały, czy będzie stosowane pismo, o to, żeby zmienić te zapisy ustawowe, na przykład traktując działki letniskowe jako działki czasowo zamieszkałe i narzucić ten czasokres, tak? Dlatego, że rzeczywiście tutaj sytuacja będzie polegała na tym, mam nadzieję, że tak będzie, że większa albo wszyscy ludzie uczciwi, po prostu będą uczciwie deklarować i te śmieci się nie pojawią. Dokładnie, że tam przebywają i te śmieci produkują. No bo taka była idea, tak, że nikomu nie będzie się opłacało wyrzucać tych śmieci, bo każdy będzie miał kosz, ale każdy, kto zadeklaruje, przebywa i te śmieci... Żeby to uczciwie było deklarowane, czyli tak jestem, przebywam. Każdy śmieć, który znajdzie się w lesie, no to będzie pochodził, tak, do mniemania od letnika. Że ktoś nie deklarował produkcji, to znaczy, a wszyscy produkujemy. Tak, bym tego musiał powiedzieć. Takie czasy. Że akurat tylko od letnika, bo nikt inny nie będzie miał interesu w tym, żeby wyrzucać. Inaczej można powiedzieć. Skoro od niego odbiorą. Nie, ale to dotyczy wszystkich, wszystkich niezamieszkałych terenów, tak? Bo tam wszystkie niezamieszkałe tereny, na których produkuje się odpady. Jakie to? No na przykład ktoś ma działkę. Tak, która jest działką, gdzie nie ma domu, działką, załóżmy działką rolną, ale przeznaczoną albo ogrodniczą, tak, i zaczyna jakoś. i zaczyna budowę. Aha, rozpoczyna budowę. To jest jeszcze nie ma nieruchomości, ale już jest on budowa. Też powinien zadeklarować, tak, że tam są wytwarzane odpady komunalne i też powinien zadeklarować, jakiej wielkości kosze chce, czy powinien, czy musi.
Powinien. Tak, bo można powiedzieć, musi, tak, powinien. Wie pan, to są ostre, znaczy, jest różnica. Zasadnicza jest różnica. Moim zdaniem, no musi, tam, powinien, tak, powinien. Panie wójcie, temat śmieci, okej, wiemy, ale jeszcze taka rzecz jak kościerskie partnerstwo. Dlatego powiem, że szkoda, w przypadku jeszcze śmieci, no szkoda, że kiedyś nie udało się ustalić takich warunków, żeby to wysypisko śmieci w Gostomiu tu jednak pozostało dla nas z wysypiskiem. No. No ale to dzisiaj jest historia, ja wiem, że dzisiaj... Bo pan wywołał no właśnie temat Gostomia, przed chwilą jeszcze pamiętałem, żeby to zapytać, właśnie co z Gostomiem, bo ono można powiedzieć, co teraz już jest zamykane, rekultowywane? Nie, Gostomie w tym planie gospodarowania odpadami na terenie województwa pomorskiego zostało zakwalifikowane jako wysypisko śmieci tak zwane balastowe, czyli przyjmuje balast. Czyli to wszystko, co się nie da selektywnie zebrać, tak? Co się nie da selektywnie zebrać, co jest po oczyszczeniu, ale też kody, na które otrzymaliśmy zezwolenie, to są jakieś elementy budowlane, tak? Jakieś innego rodzaju kody, które ale możemy to też na składować. Przez to składowisko w Starym Lesie się odbywa, czy bezpośrednio? Nie, dlatego że elementy selektywnie zbierane nie trzeba będzie wozić do Starego Lasu. Aha. Nie ma, na przykład, jeżeli zbieramy butelki, szkło, Firma, która zbiera, ona przywozi to, nie wiem, do swojej sortowni, może tak zrobić, prawda? Jeżeli ma na to oczywiście zgodę, ma osobne, dokładnie, ma osobne pojemniki. Z tego na wynika ta niższa stawka za śmieci, tak, że nie będzie tych kosztów transportu wszystkiego. Tak, z tego też wynika, jest zupełnie inna stawka też na bramie, bo w Starym Lesie na przykład za tonę, z tego, jeżeli dobrze pamiętam, za tonę selektywnie zbieramy, czyli segregowanych śmieci, płacimy złotówkę. A za tonę niesegregowanych, czyli komunalnych, płacimy 256 czy 260 parę. I to jest, że tak powiem, to namawianie do segregowania śmieci, tak? Do, no tak, bo do tego, co w innych krajach się dzieje. Selektywnie zbierane śmieci, segregowane, po prostu odzyskujemy, tak? Oczywiście. Skandynawia to jest dla nas wzorem, no, gdzie tam kilka procent, tak? Tylko mówimy o tym, że kilka procent trafia na wysypisko. Zaraz tak będzie. Krajem. Także Gostomie, wiemy, Gostomie będzie działało, tak jak pan mówi. Gostomie będzie działało, natomiast w tym roku też przystępujemy do rekultywacji, mam nadzieję, że przystępujemy, jest wszystko na dobrej drodze, pierwszej i drugiej kwatery, tej już zapełnionej. Natomiast no, ta kwatera, która jest jeszcze niepełna, będzie wypełniana tym wszystkim, co możemy tam składować. I rzecz jeszcze, o którą chcemy zapytać, Krzysztof, kościerskie partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Gmina jest członkiem, prawda, tego partnerstwa. Tak, no, tego partnerstwa są wszystkie gminy powiatu kościerskiego. Myślę, że korzyści z tego. No właśnie, czy już są efekty działania? Wczoraj był efekt, myślę, że pozytywny. Po pierwsze, podpisanie listu intencyjnego przez wszystkie samorządy. Ten list intencyjny jest pierwszym krokiem do tego, był pierwszym krokiem do tego, aby w najbliższy piątek, czyli jutro, złożyć do programu, w którym będziemy aplikować o środki, nasz projekt. Projekt już właściwie gotowy. Wydaje mi się, że to jest kilka elementów. Co to za projekt? W kilku słowach. Znaczy, to jest projekt głównie poświęcony rozwojowi gospodarczemu w trzech aspektach. Czyli ten rozwój gospodarczy, jeżeli chodzi o infrastrukturę związaną z terenami przemysłowymi. Drugi element dotyczy infrastruktury turystycznej, a trzeci dotyczy odnawialnych źródeł energii. I tutaj wspólnie z gminami z powiatu kościerskiego, bo trzeba też pamiętać, że one mają, że te wszystkie gminy, znaczy wszystkie, my mamy różne charaktery, bo jeżeli spojrzeć na gminę Lipusz i gminę Dziemiany, które w większości są na terenach ochronnych, no to powiedzmy rozwój gospodarczy, budowanie dużych firm, no jest u nich na pewno utrudnione, chociażby z tych względów ochrony środowiska. U nas zresztą w terenie gminy Kościerzyna też znacząca część jest... Dycki Park Krajobrazowy, tak? Więc musieliśmy po pierwsze długo rozmawiać, tak, aby wypracować jakieś wspólne projekty i to się udało zrobić. Oczywiście dzisiaj nikt nie wie, na ile ten nasz złożony projekt ma szansę tak, uzyskania dofinansowania, bo on ma szansę uzyskania dofinansowania w wysokości 550 tysięcy euro i dodatkowy jest wkład własny na poziomie 15% wszystkich partnerów lidera, bo liderem projektu jest miasto, bo to jest projekt Związku Miast Polskich.
Ustaliliśmy, że każda z gmin wchodzi w określonej partycypacji, jeżeli chodzi o udział procentowy. I to stało w zależności od powierzchni, czy od ilości mieszkańców? Nie, tutaj ustaliliśmy, że no, gmina miasto Kościerzyna jako największy, jako lider, tak, i największa gmina, ten udział, z tego co pamiętam, jest na poziomie 20 paru procent, nasz udział jest na poziomie 12%. Udziały poszczególnych gmin i powiatów są one na poziomie 9%, aczkolwiek ostatnio doszło do, w związku z tym właśnie, że w niektórych gminach było trudno ustalić jakby w ramach tych trzech płaszczyzn, o których ja mówię, czyli gospodarczej, turystycznej i OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, ustalić wspólne projekty, no to część jakby zrezygnowała na rzecz innych gmin, ale to w ramach tych kwot, które ustaliliśmy. Wydaje mi się, że jest kilka pozytywów. Pierwszy pozytyw to jest taki, że chyba po raz pierwszy w historii powiatu kościerskiego gminy usiadły i rozmawiały, się dogadały, co nie było łatwe. Wszystkie gminy, dokładnie, wszystkie gminy się dogadały. To nie jest tak, że się nie kłóciły, bo oczywiście wymienialiśmy się poglądami, były różne zdania, ale efekt finalny jest taki, że wszyscy się pod tym podpisują. To jest też lekcja na przyszłość, że można to zrobić, tak? A wszyscy mówią o tym, że ta perspektywa kolejna w Unii Europejskiej 2014-2020 to jest perspektywa nie pojedynczych gmin, tylko właśnie obszarów funkcjonalnych, związków gmin, tak? Pojedyncza gmina będzie miała trudniej. Więc żeby pozyskać zewnętrzne... Jako region trzeba działać. Tylko dopytam, już kończąc, starosta pan Piotr Zagoski wspominał też o takim programie, nazwijmy to gospodarczym, który ma związek z tym, że wspiera to rozwój przedsiębiorczości, wspiera to miejsca pracy. Chodzi o nowe inwestycje w tej chwili. Właśnie. Gminy, tak? Wiemy, powiatu, że tak? Tak, ale wiemy, że te inwestycje, gdzie mają powstać miejsca pracy, również są tworzone na terenie gminy Kościerzyna. Tak, to znaczy... I rozmawiamy o perspektywie tego roku. Te rzeczy już się dzieją? To jest pierwszy krok, który te nowe samorządy w sensie tej nowej kadencji podjęły, mianowicie utworzenie wspólnej oferty inwestycyjnej. I znowu, nie jako przytyk tak do poprzedników, ale też to trzeba powiedzieć, bo to często jest krytykowane, że znaczy jesteśmy krytykowani ze wszech stron, że nie wiem, coś nam się nie udało, czy coś źle robimy. No, na pewno nie robimy idealnie, tak? No, nie ma takiej sytuacji, że wszystko nam się udaje, ale taką wspólną ofertę utworzyliśmy. Ja pamiętam, że była próba utworzenia w poprzedniej kadencji, ona niestety się nie udała. I znowu, nie chodzi o to, że się nie udało, tak? Nie mówimy o tym, że no, zobaczcie, naszym poprzednikom się nie udało. Warto podkreślić, że się teraz udało i są tego namacalne efekty. W gminie Kościerzyna rzeczywiście jest kilka projektów, które są teraz realizowane. Które już się dzieją. Z tą naszą wspólną ofertą inwestycyjną w Grzybowie. W zeszłym roku jako gmina sprzedaliśmy teren przemysłowy o powierzchni ponad 6 hektarów za kwotę blisko 900 tysięcy złotych firmie Strunodet z Włoszczowej, która zamierza w tym roku wybudować na tym terenie nowoczesny zakład produkcji elementów żelbetowych, słupów energetycznych. W tym roku mówi się o możliwości zatrudnienia tam 60 osób. Ma pan taką wiedzę, już mają pozwolenie na budowę, ruszają z tą budową? To znaczy, ja wiem, że to pozwolenie na budowę jest na ukończeniu, miało być, ale teraz ostatnio, znaczy miało być w zeszłym tygodniu, pod koniec, może w tym tygodniu już jest wydane. Czyli się dzieje. Ma też powstać fabryka klejów silikatowych Pan Wroński, ja bym powiedział, że to nawet... Gmina chyba zarobi najbardziej tym, że będzie miała miejsca pracy u siebie. Ja bym powiedział, że po pierwsze to... ja bym podał taki przykład jednych z landów niemieckich, który w zeszłym roku zbankrutował. Bo mówimy o różnych sytuacjach związanych a to z Grecją, a to z Cyprem, a jeszcze inne kraje europejskie, ale jak widać, taka sytuacja może zdarzyć się obok nas. My musimy walczyć o jedno, po pierwsze i po drugie i po trzecie rozwój gospodarczy, bo rozwój gospodarczy sprawi, że mieszkający tutaj ludzie będą mieli ochotę tutaj zostać, tak? Bo jak będzie praca... Czyli będą zakłady produkcyjne. Tak, jak będzie praca, albo będzie możliwy, łatwy dostęp... Zakłady produkcyjne. Albo będzie też możliwy dostęp, łatwy dostęp do miejsc, gdzie ta praca jest, to ludzie tutaj pozostaną. No, przykład gminy Kościerzyna jest chyba pozytywny, bo nam akurat liczba mieszkańców wzrasta co roku. W zeszłym roku, na koniec roku to było ponad 15 tysięcy mieszkańców.
mieszkańców. Także to jest pozytywny przykład. Oczywiście, że w związku z tym zostają też na przykład udział od podatków od naszych PIT-ów, tak? Bo to jest blisko 40%, 37,5% z tego co pamiętam. I to jest ważny element wpływów podatkowych. Natomiast najważniejszym elementem jest to, żeby ludzie, którzy tutaj mieszkają, no, mieli szansę na rozwój, a ta szansa na rozwój jest poprzez pracę. Ale niech, bo nie skończył Pan właśnie tego wątku. Mówiliśmy tak grzybowo, rybaki i wspomniał Pan też o firmie Wroński. Tak, tak? O Kłobuczynie. Na przykład w tym partnerstwie, tak, te dwa projekty, które dotyczą, znaczy jest więcej projektów naszych, ale dwa projekty, one dotyczą, gminne projekty, dotyczą zaprojektowania sieci kanalizacyjnych właśnie do Kłobuczyna, do tych terenów przemysłowych i do Grzybowa, też właśnie do tych terenów przemysłowych. A więc tą infrastrukturę, żeby przygotować. Tak, też myślimy o zbudowaniu drogi w ramach tego projektu, chcemy zrobić projekt drogowy tej drogi, bo od drogi powiatowej z Grzybowa do w kierunku Lidza. Na przykład w zeszłym roku po raz pierwszy chyba w historii gminy Kościerzyna udało się zrealizować wspólny projekt z prywatnym przedsiębiorcą, polegający na tym, że zbudowaliśmy ponad kilometr drogi. Drogi, którą dzisiaj rzeczywiście będą mogły jeździć 40-tonowe. Która to? To jest droga Lizaki z Towachuta. Czyli od drogi powiatowej, droga, która służy mieszkańcom, ale też służy zakładowi Dechpol, który wywozi tam urobek żwirowy. Kwota 530 tysięcy złotych, z czego 250 tysięcy złotych, to był wkład własny przedsiębiorcy, też w trudnym czasie, bo... Od żwirowni, tak? Do drogi powiatowej. Do drogi, do powiatowej, tak. Można powiedzieć, że tam jest takie małe rondo, tak? Które na lewo jedziemy do Lizaków, na prawo do Wąglikowic, tak, na prawo do Grzybowa, na wprost do Wąglikowic, tak. Na tej liście coś jeszcze w tym roku się pojawi? Oprócz tych rzeczy, oprócz tych miejsc pracy, o których Pan wspomniał? Znaczy, no, powiedzmy, są jakieś rozmowy prowadzone, ale na razie jakby... Nie chce Pan zdradzać. Znaczy, nawet nie o to chodzi, no bo jeżeli nie ma jakiegoś efektu finalnego, to, no, to pytają się ludzie, rozmawiamy, natomiast no, czas też nie jest najłatwiejszy, tak, dla inwestycji, chociaż niektórzy mówią, że jak przedsiębiorstwo mają pieniądze, to jest najlepszy czas na inwestycje, tak, bo ceny są w miarę konkurencyjne, można wszystko w miarę za niezbyt wysokie pieniądze w stosunku do lat ubiegłych kupić. No, tym optymistycznym akcentem pewnie zakończymy dzisiejszą rozmowę. Przypomnijmy, naszym gościem był wójt gminy Kościerzyna, pan Grzegorz Piechowski. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję, Adam Pludowski, Gryf Kościerski, Dzień Bałtycki. Krzysztof Łęcki, Telewizja Kaszub. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu.